Serdecznie witam w tak pięknym dniu, 1 marca, w Środzie Śląskiej na akwenie wodnym Kajaki przy Średzkim Parku Wodnym. Dlaczego się tu spotkaliśmy? Bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Od 2011 roku, 1 marca, decyzją Parlamentu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uznany jest jako Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych. Na pewno na lekcjach historii będziecie uczyć się, czym byli, kim byli żołnierze nazywani wyklętymi, niezłomnymi po zakończeniu II wojny światowej. Dzisiejsza impreza, dzisiejszy bieg jest właśnie poświęcony ich pamięci. Pan starosta oczywiście i pan Mariusz Gargol, sędzia główny i pan przewodniczący oczywiście łapią zawodników i wręczają pamiątkowe medale. Pan Daniel oczywiście bierze udział aktywnie, pan starosta tak samo, pani Ewa oczywiście robi wspaniałe zdjęcia. Brawo, brawo, super. Brawo. Zapraszamy. Jest prośba może jakąś butlę, panie Stefanie, jakąś butlę tlenową tutaj dla zawodników, żeby szybko zregenerować wysiłek. Chciałem powiedzieć, że w razie niedyspozycji czuwa opiekun pani Teresa Hamkało. Bardzo prosimy, jest tutaj przy Śląskim Parku, przy tym namiocie, jakby się coś działo. Pan starosta wręcza medale pamiątkowe, wspaniałe medale za trud, żeby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. A oni jeszcze biegną, to jest dystans 2 km. Jest to pierwszy bieg. Ten bieg jest pierwszym biegiem, śladem wilczym w Środzie Śląskiej. Organizatorami są Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, Urząd Miasta i Gminy w Środzie Śląskiej przy współpracy Gazety Roland, Gazety Ekspresówkę na pamiątkę dzisiejszego biegu i zapraszamy później po zakończeniu do ośrodka szkolno-wychowawczego na ciepły posiłek i za około 45 do 50 minut wręczymy nagrody i puchary dla osób, które wygrają w danych kategoriach i zakończymy dzisiejszy bieg. Drugim elementem dnia dzisiejszego, obchodów dzisiejszego święta żołnierzy wyklętych jest o godzinie 17 msza święta w Jastrzębcach i następnie krótka uroczystość na świetlicy wiejskiej w Jastrzębcach. Pan przewodniczący powiatu śledzkiego, pan Daniel Padelski, za chwilę odbędzie się start honorowy. Proszę, przygotowani? Gotowi? Pięknie poszedł strzał oddany, wspaniale. Startowali w zawodach biegowych, zdobywali nawet 5. miejsce w Polsce w biegach. Zdzisław Homon, taki był zawodnik, który rozsławiał ośrodek sportu, ośrodek wychowawczy w Środzie Śląskiej. Tak, widzę też pana Jurka Bobole, tak, prezesa projektycznej Kwalimierz. Zaczyna sezon niedługo, przygotowuje się właśnie też zawodnikami, tu przychodzi na treningi. Oklarski, tak, proszę państwa, pan Kazimierz Grabowiecki i pan starosta będą wręczać pamiątkowe medale. Panie Reniu, bardzo proszę po koszulkę do pana, na pamiątkę, proszę, proszę. Bardzo ładne tempo, tak, do końca biegniemy bardzo ładnie. Tak, i ostatnie, proszę państwa, to jest sensacja, one biegą równo. Tu wszyscy biegną radnie, to jest bieg tak, przyjaźni. Chodźcie, gratulujemy.
dziewczyny powiem, namiot, dostaniecie namiotową koszulkę, woda, jabłuszko. Koniec? Jednak cieszę się, że państwo biegają. Pójdź sobie tym przodem. Tutaj zapraszamy po medale. Trzecie miejsce. Super, w kategorii na pierwszym zapraszamy. Brawo! To ja, koleżanki. I to już są ostatnie uczestnicy biegu. Zapraszam państwa, którzy kończyli bieg, po koszulkę. Trzecie miejsce w kategorii dziewczyn. Wiktoria Siepietowska, zapraszamy ją tutaj do nas. Drugie miejsce. Aleksandra Sikora, Ola, chodź do nas. Uwaga, pierwsze miejsce. Ania Janik. Chłopcy. Trzecie miejsce. Dobromirski Leon, zapraszamy. Drugie miejsce. Oskar Bieliński. I pierwsze miejsce Kornel Sadkowski. Gratulujemy oklaski. Uwaga, szanowni państwo, kategoria szkoły ponadgimnazjalne. I na początek, panie, trzecie miejsce. Weronika Truszek, zapraszam. Drugie miejsce. Ola Hojwa. Pierwsze miejsce Sandra Tomankiewicz. Sandra jest wicemistrzynią Dolnego Śląska w biegu na 800 metrów. I kategoria panowie, trzecie miejsce. Jakub Byczkowski, zaproszę miejsce. Radosław Bernacki, pierwsze miejsce. Pruszek Szymon. Pruszek, przepraszam. I szanowni państwo, kategoria open. Panie. Trzecie miejsce. Monika Pańczyk. Drugie miejsce. Magdalena Dziąkwa. I trzecie miejsce. Anna Figacka. I szanowni państwo, ostatnia kategoria. Panowie, trzecie miejsce. Sebastian Figarski. Drugie miejsce, pan Sławomir Furman. I pierwsze miejsce, uwaga. Pruszek. Gratulujemy. Zapraszamy do udziału za rok. I wszystkich jeszcze uczestników zapraszamy na ciepły poczęstunek do altany przy ośrodku szkolno-wychowawczym. Dziękujemy państwu. Ja jeszcze tylko pragnę podziękować Wydziałowi Promocji, szczególnie pani Ewie Rolińskiej-Sikora oraz nowemu kierownikowi Marcinowi Przezińskiemu. Dziękujemy. Tylko raz. Tak, trzeba będzie do domu.